Dzień dobry, cześć. Witajcie w nieodcinku i słuchajcie nierozmowy. Sytuacja jest dla mnie naprawdę nietypowa, ponieważ po raz pierwszy od blisko 2 miesięcy jestem przy mikrofonie sama. Nie ma ze mną żadnej rozmówczyni, ani żadnego rozmówcy, nikt naprzeciwko mnie nie siedzi. Jestem tylko ja. Dziwnie, tak się mówi w pustym studiu do mikrofonu, a nie do kogoś, komu można popatrzeć w oczy. Mogę sobie ewentualnie popatrzeć na mój komputer, na którym mam przygotowane notatki do dzisiejszego monologu. No i ja tu siedzę tak dopiero od kilku minut, ale już wiem, że bardzo, bardzo podziwiam tych, którzy robią solowe podcasty i mam dla nich nowe pokłady podziwu, naprawdę. Ale do rzeczy. 6 rozmów za nami. Traktuję jako pewien etap, bo właśnie tyle rozmów mogłam zrealizować i zrealizowałam w ramach programu stypendialnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kultura w sieci. No, co przecież doskonale wiecie, bo od 6 tygodni żegnałam was po każdej rozmowie taką właśnie informacją o tym stypendium. Na pewno to stypendium stało się takim motorem do działania, bo już ponad rok temu, siedząc sobie na kawie w krakowskim Dymie z dwojgiem moich przyjaciół, mówiłam, że fajnie by było mieć podcast albo robić jakieś wideo na YouTube, ale w sumie to o czym i jak się za to zabrać. Gdzieś były pomysły, że rzeczywiście o tej sztuce, ale co dokładnie. No a jak już dostałam w tym roku to stypendium, to się okazało, że trzeba siąść i zrobić, i nie ma już więcej wymówek. No i tak też się stało. Dlatego dziś nie ma rozmowy, a jest małe podsumowanie tego pierwszego kroku, pierwszego etapu. Dziękuję moim dotychczasowym rozmówczyniom i rozmówcom za piękne spotkania i naprawdę inspirujące rozmowy. Marcelino, Jakubie, Natalio, Jacku, Joasiu, Pawle, dziękuję za to, że z ogromną otwartością i pozytywną energią odpowiedzieliście na moje zaproszenie do rozmowy. I z jednej strony było to dla mnie gdzieś tam jasne, że te osoby, do których zadzwonię, się odezwę, no to się zgodzą na tą rozmowę, ale entuzjazm, z jakim te zgody szły w parze, był naprawdę dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem i dawał mi dodatkowej energii do działania. Dziękuję, że odpowiadaliście na moje pytania i podzieliliście się ze mną i ze słuchaczami swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami, wnioskami i wizjami. Dziękuję, że opowiadaliście o sztuce i nie tylko o sztuce. Naprawdę wspaniale było móc wniknąć w tych rozmowach, w wasze światy, w wasze działania. I taki też był mój pomysł na początek, żeby tych 6 rozmów było jak najbardziej różnorodnych i wnikliwych, żeby jak najwięcej tematów i dziedzin dostało swój głos w postaciach moich rozmówczyń i rozmówców i żeby każdy słuchacz i słuchaczka mogli w tych pierwszych 6 rozmowach znaleźć coś dla siebie. I mam nadzieję, że to się udało i że będzie się udawać dalej. Kiedy zabierałam się za zrobienie tego podcastu, to pomyślałam sobie zuchwale, że przecież każdy może zrobić podcast. No come on, wiadomo. I okazało się, że owszem, każdy może, ale gdybym robiła to sama, to uwierzcie mi, teraz nie słuchalibyście podziękowań, a co najwyżej pierwszej rozmowy, o ile w ogóle byście czegokolwiek słuchali. Nic by nie powstało w takiej formie i nie byłoby tych 6 pięknych spotkań i ich audiodokumentacji, gdyby nie pomoc super ludzi, których spotkałam po drodze. Dominika i Oskar z krakowskiego coworku Mrowisko, miejsca, w którym siedzę sobie teraz, które wypełnia pozytywna i twórcza energia, miejsca w samym centrum Krakowa, które serdecznie wszystkim polecam. Do pracy i do nagrywania. Dominika i Oskar zawsze służą radą, odpowiadali i odpowiadają z wielką cierpliwością na moje nawet najgłupsze pytania i zawsze bardzo czekam na nagrania tutaj, bo wiem, że to będzie po prostu świetny czas. No i mają bardzo dobrą kawę. Więcej już chyba nie muszę mówić. Krzysztof ze Studia Plac w Warszawie, dzięki któremu nagrania w Warszawie to jest sama przyjemność i dobrze wiem, że jedynym moim zmartwieniem, kiedy nagrywam w stolicy, jest umówić wszystkich na ten sam dzień, tę samą godzinę i dojechać z Krakowa na czas. Agata, która w samą porę poratowała mnie wsparciem w kwestiach promocyjnych i która jest pomysłodawczynią i autorką grafik, które oglądacie i lubicie w mediach społecznościowych podcastu. Uwierzcie mi, Instagram i Facebook Sztuki Robi nie byłby taki fajny, gdybym miała to wymyślać sama. No i jak to pięknie mówią Amerykanie, and last but not least, Marcin, który nie tylko sprawił, że ominęły was wszystkie niepotrzebne i najbardziej bolesne dla uszu i inne ekchy, ale też dzięki niemu rozmowy płyną wartko, nie zakłócone żadnymi zbędnymi, długimi przerwami czy innymi słowami śmieciami. No i oczywiście, korzystając z okazji, że mogę sobie pogadać i że mogę się tu w tym specjalnym odcinku wygadać, kto wie, kiedy
taka okazja nadejdzie znowu, to od razu podziękuję też moim bliskim, którzy się nasłuchali przez ostatnie miesiące, nie tylko nagranych rozmów, ale też wszystkich pomysłów, radości, wątpliwości i stresów, jakie się w pracy nad kolejnymi rozmowami pojawiały i się nieustannie pojawiają. Dziękuję za każdy komentarz i za wszystkie propozycje, co zrobić, żeby podcast był jeszcze ciekawszy i jeszcze lepszy. Co dalej? Może ktoś teraz zapytać. Dalej rozmawiamy. Dalej o sztukach i nie tylko. Dalej z inspirującymi rozmówcami. Jeżeli chodzi o plan, rozmowy do końca roku na pewno, a potem to kto wie co będzie, publikowane będą co 2 tygodnie. Tych 6 tygodni pokazało mi, że ta część organizacyjna jest dla mnie zasadniczo bardzo prosta. Nie sprawia mi zbyt wiele kłopotów umówienie wszystkich, zarezerwowanie terminów, dogranie godzin i przejazdów. To, co jest wyzwaniem i wymaga dużo więcej nakładów pracy, to merytoryczne przygotowania. Przed każdą rozmową robię spory research o rozmówczyni czy rozmówcy. Staram się jak najwięcej dowiedzieć i dotrzeć do ciekawych informacji, ponieważ chcę nie tylko zaplanować, o czym rozmawiać i o co pytać, ale też Wam chcę zaoferować podcast, który będzie nie tylko przyjemny i fajny do posłuchania, ale będzie też treściwy i będzie w nim dużo tego, wiecie, mięcha. Czyli fajnie sobie z zaproszoną osobą pożartować i poplotkować, tym bardziej jeżeli się znamy osobiście. I to też jest w tym podcaście ważne, ale chodzi też o takie mocno insajdowe rozmowy, które wnikają w poszczególne tematy i wchodzą głębiej, a nie tylko się ślizgają po powierzchni. Dlatego też, aby nie tyle zachować, co aby ciągle podnosić poziom merytoryczny podcastu, taki, na którym mi zależy i z którego ja będę zadowolona, będziemy się od teraz przez jakiś czas słyszeć co 2 tygodnie. Ja mam oczywiście swoje pomysły, szukam, pytam, planuję, ale chciałabym kawałek tego podcastu oddać Wam. Więc jeżeli jest jakiś artysta, jakaś artystka, twórca, twórczyni, ktoś, kto sztuki robi, z którym rozmowy chcielibyście posłuchać, bo wiecie, że to jest świetna osoba, to piszcie do mnie. Piszcie na maila, na Facebooku, na Instagramie. Każdej takiej propozycji przyjrzę się bardzo dokładnie i jak tylko będzie taka możliwość, to wysłuchacie rozmowy z tą osobą. Także zapraszam Was do tego, żebyście razem ze mną sztuki robili. Na sam koniec malutka garść statystyk. 6 rozmów. Blisko 400 odtworzeń, blisko 100 udostępnień w mediach społecznościowych. Bardzo Wam za to wszystko dziękuję. Kolejna rozmowa już za tydzień, bo dziś, tak jak już powiedziałam na początku, odcinek specjalny, więc on się do stawki nie wlicza. Także słyszymy się w kolejny czwartek. Tymczasem niech się nikt nie boi. Sztuki robimy dalej.